Za chwilę wystąpi przed Państwem ponownie So Young-jun z Korei Południowej. W jej wykonaniu usłyszymy koncert skrzypcowy D-moll op. 47 Jana Sibeliusa. Części Allegro Moderato, część druga Adagio di Molto, część trzecia Allegro ma non tanto. Solistce akompaniować będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Ladies and gentlemen, in a moment the last performance of today. So Young-jun from South Korea is going to play Violin Concerto in D minor, opus 47 by Jean Sibelius. Movements. First part, Allegro Moderato. Second part, Adagio di Molto. And part three, Allegro ma non tanto. The soloist is accompanied by the Poznań Philharmonic Orchestra, conducted by Marek Pijarowski. So Young-jun.
Thank you.
Thank you.
Sojang Yun, 27-latka z Korei Południowej. Tak właśnie zakończyła swój występ w 14. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To był ostatni akcent jej występów tutaj w finale. Koncert skrzypcowy demo opus 47 Sibeliusa. I podobnie jak po wykonaniu koncertu skrzypcowego Fismo opus 14 Wieniawskiego otrzymuje od poznańskiej publiczności ogromną owację. Widzą to Państwo doskonale. Ona sama chyba już całkowicie rozluźniona i zadowolona. Pani profesor, czy takiego Sibeliusa pani oczekiwała po jej Wieniawskim? Tak, ja oczekiwałam takiego Sibeliusa po sonacie Edmond Prokofiewa. To była moim zdaniem wielka kreacja artystyczna. Ona jest tak kompletną skrzypaczką, nie chodziły, że nie biegały ciarki po plecach. Panie profesorze, czy odrobinę zmienił pan zdanie po wysłuchaniu tej interpretacji? Pierwsza część była prawie że idealna. Ja mogłem sobie do jakiejś gwiazdy wyczekić. Jest to mój faworyt koncert, więc znam go na wskroś i świetnie sobie radziła. W drugiej części niestety troszeczkę za wolne tempo była. W związku z tym zagubiła się odrobinę narracja. Jeśli chodzi o trzecią część, no to z kolei poszalała tak szybko, że musiała za to zapłacić. I słyszeliśmy te wszystkie nieudane drobiazgi, które się tam stały. No takich drobiazgów było trochę, ale Dominiku, co sądzisz w takim razie o jej występie w Sibeliusie? To był bardzo piękny koncert Sibeliusa i z przyjemnością wysłałbym go ponownie. A to nie często zdarza się podczas konkursów, żebyśmy mieli prezentację tak nasycone artystycznie, żeby chciało się ich posłuchać raz jeszcze. To, że zdarzyło się parę nut niedogranych, to prawda, ale nasze próby dążenia do doskonałości i perfekcjonizmu w XXI wieku trochę zabijają sztukę i myślę, że nie miało to większego znaczenia dla całości przekazu, jaki nam tutaj zaoferowała. Widzimy... Jeżeli miałbym mieć jakiekolwiek małe, drobne zastrzeżenie do prezentacji dzisiejszej, to tylko to, że dynamika u niej odnosi się tylko do głośności dźwięku, natomiast brakuje mi nieco innych aspektów dynamiki, znaczy ostrości, koloru, agogiki, żeby to wszystko razem współtworzyło ekspresję dynamiki. Proszę zobaczyć, co w tej chwili dzieje się w auli. Publiczność wstaje. Brawa. Po raz pierwszy mamy tutaj na konkursie standing ovation. Tak. To mówi za siebie. To mówi samo za siebie. Wspaniale. To chyba koranka tego się nie spodziewała, takiego przyjęcia. Publiczność wstała i oklaskuje ten koncert, ten występ Sibeliusa. To wiele też mówi. Tak też kończą się te przesłuchania dzisiejsze. Arata Yumi i Sojang Yun. W tej chwili widzimy podziękowania. Marek Pijarowski i Sojang Yum. Ciekawe, co mówią sobie teraz, co Marek Pijarowski mówi do młodej artystki. Wygląda na bardzo zadowolonego. Najprawdopodobniej omawiają szczegóły, które nie sądzę, nie sądzę. Nie. Pamiętam, co myśmy z Markiem Pijarowskim.